Drodzy kibice, drodzy widzowie, to jest najważniejsza odprawa przed najważniejszym meczem o wszystko z drużyną Stali Mielec, a w niej Marcin Janas. Jak wygląda przygotowanie do tego spotkania? Czy zawodnicy zostawiają za sobą wszystko i skupiają się tylko i wyłącznie na tym, co przed nimi, czyli na spotkaniu ze Stalą Mielec? Czy może analizują wszystkie błędy, jakie popełnili dotychczas? Znaczy w tej chwili to już postawiliśmy się w takiej sytuacji, że musimy wszystko postawić na ten jeden mecz. Były dobre rzeczy w ostatnich kilku meczach, które chcemy powtarzać. Mówimy tu szczególnie o obronie. W ataku trzeba poprawić pewne rzeczy. No wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli, dlatego w tej chwili już sami jesteśmy sobie, że tak powiem, winni tego, co jest. Straciliśmy głupio punkty w wielu meczach i ostatnia kolejka decyduje o utrzymaniu w lidze. Wierzymy, że Szczecin wygra z Głogowem, dlatego musimy ten mecz wygrać. Co drużyna chce poprawić w stosunku do meczu ze Stalą Mielec z pierwszej rundy? W meczu z Mielcem z pierwszej rundy problemem była skuteczność w końcówce na pewno. Tam Dekarz dobrze pobronił. Trochę zimnej głowy zabrakło, jakieś głupie błędy przez cały mecz. Czy czuć wsparcie ze strony kibiców, czy może bardziej presję? Jest grupa kibiców, która wspiera pozytywnie nasz zespół, ale też zdarzają się w dzisiejszych czasach ludzie, którzy niekoniecznie pozytywnie wspierają zespoły, tylko krytykują, ale my raczej koncentrujemy się na sobie, staramy się raczej nie patrzeć na innych. Jak wygląda sytuacja zdrowotna? Czy zmieniło się coś od ostatniego spotkania w Gdańsku? Jest szansa, że wróci Kasper Liljestrand na bramkę, ale to jeszcze zostały nam dwa treningi przed meczem, także dopiero po tych dwóch treningach będziemy mogli podjąć jakieś decyzje co do składu. Drużyna dość niespodziewanie walczy bezpośrednio o utrzymanie w ostatnim meczu tego sezonu. Jak zatem zawodnicy i trenerzy przygotowują się do tego mentalnie? No mentalnie na pewno nie będzie to łatwy mecz. Myślę, że też dużo będzie się właśnie składało na... Zależało od ambicji, od woli walki, od serca. Tutaj taktyka jakby nie jest moim zdaniem tak super ważna, bo pewne rzeczy grają wszystkie zespoły podobnie i kwestia teraz, jak je wykonać, tak? Zawodnicy są na boisku, zawodnicy muszą te rzeczy wykonywać, zawodnicy są stawiani w pewnych sytuacjach, które trzeba rozwiązywać. No i jeżeli będziemy te sytuacje rozwiązywać dobrze, to wtedy myślę, że będziemy pozytywnie zakończymy mecz. No. Tutaj według mnie też każdy zawodnik w naszej drużynie musi teraz podwójnie się zmotywować, bo też nie wiem, czy jest w naszym zespole zawodnik, który tak naprawdę może być zadowolony z całego sezonu. I myślę, że tym ostatnim meczem każdy może pokazać swoją przynależność do Superligi. Bardzo serdecznie zapraszam kibiców, którzy nas chcą wspierać w tym meczu. Jest ostatni mecz Superligi, super ważny mecz. Bilety za złotówkę, także zapraszamy do wypełnienia hali Jaskółka.